Jest, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Lortek, a oto kolejny odcinek wraz z męską serią i Larą Croft Tomb Raider Anniversary. I oczywiście, jak zwykle, kontynuujemy sobie rozgrywkę w miejscu, w którym zakończyliśmy ją ostatnio. A tutaj mamy jakiś przedsionek Atlantydy i mamy kascenkę. Chwilę. Ale laguje ta kascenka dziwna. Jest i pieczęć. No i mamy obiecanego bossa. You've reached the top, Lara. There's nowhere left to go but down. God damn. Co się dzieje? The army of Atlantis. This pyramid breeds far more than the soldiers you faced. With the Scion, I now have the means to create anything I desire. What is it you desire, Natla? It takes three to rule. Tihokan and Qualopec were too weak to destroy what stands in the way of the Seventh Age. But you have the strength to claim this seat beside me. Immortality has its price. But what are a few lives to sacrifice for your dreams? This is madness. This is what you've been searching for. The answers you've sought your entire life are within the Scion. Everything you've done has led you to this place. You're here because you belong here, Lara. That's who you are. I'm sorry, Father. Yeps! God damn! Boom! Ale z tego co wiem, to ona nie jest tak śmiertelna. Musiała rozwalić pieczęć. A my mamy Boba do zniszczenia. God damn, z celownikiem na czole. Ho-ho! Nie rozumiem czemu... God damn, dupą! Fuck. Dżebnie mi. Dobra. Tak jest. No, super, teleportacja Lary. O chuj! No i właśnie taka scenka na początku to nie daje za bardzo możliwości, żeby... Chuj. Ale on nie jest jakiś taki super dobry, nie? Chuźwa. Lepiej w niego nie strzelać na początku. Chuj, ale mi dżebnął. Dobra, trochę jednak bije. Bobek. Dalej Bob. Fuck. Mam problem. Kuźwa. Co za debil, nie? Masakra. Kurczę, szkoda, że taka scenka jest na początku. Bo tak już bym mógł coś tam mu zrobić, nie? Dobra, może... Super. Lara, polecamy. Jeszcze raz. Musi się udać. No i generalnie oberwał, nie? Ale nie rozumiem, czemu nie zleciał.
Dobra, spróbujemy tym. No dobra, dobra, no. No to głupie. Jakie to głupie. Chyba na cutscenka. No przecież ja wiem, co ja mam zrobić. Muszę go zrzucić tam na dół, muszę mu... ręce od... Kurwa, się wjebałem teraz. Patrzcie, jak patrzy jebany. Dobra. A, dobra, dobra, dobra. On po prostu tu zakleszczył tą łapę swoją. Ja! Dobra. Jednej nie masz, majsterek. Chyba teraz coś... Ale teraz nie wyszło mi. Teraz spróbujemy go zagrować teraz jeszcze raz tutaj. Co już? Co za Bob? Na razie, dzięko. Normalnie trzeba było mu drugą rękę rozwalić, ale chyba nigdy nie używałem pistoletów maszynowych, a najwyraźniej one się sprawdzają rewelacyjnie na tego bossa. Pozbierajmy ile można. Tutaj mam pełną. Mogę rzeczywiście może mu z shotguna przywalić parę razy, to by zrozumiał. O, nie za dużo mamy tej amunicji. Dobra. Bierzemy standardowe. Przeładujmy sobie. Ała. Ała, god damn. Czy to wszystko jest pozbierane? Chyba tak, bo zapis był, no. Kurczę. To nie jest takie proste. Ale tutaj gdzieś jest jakiś sekrecik, z tego co pamiętam. Ty ją tam? Tak jest. Jeszcze, to jeszcze nie jest tutaj. Znaczy wiem, że tutaj jest parę sekrecików i warto by było. O chuj. A mi dziebną. Dobra, nice. A, to się zasuwa. No dobra, ale chyba skoczę, tak? No, na luzie. Sprawdźmy, czy tu nic nie ma. Kto się zasunie? Nie, nic nie ma najwyraźniej. Przeładujmy broń. Jest artefakt. Wow, boby stare. God damn. Ale mnie wystraszył skubany. Co tu jest? No dobra. A, był jakiś taki lekki w miarę. Wow. Jeden. A drugi nade mną. No i nice. Dobra. Hmm.
Co nie? Kurczę, tutaj się zna. On... Ale tych bogów to tu jest mnóstwo, nie? No, no był chyba jeden tylko, więc spoko. No, tutaj jeszcze jest prościej, jeszcze bardziej. Okej. Okay. Musiał się uleczyć, wiecie? Zużyję sobie parę małych apteczek, z dwie może. Tak, żeby się wyleczyć. Bo... Nie ukrywam, że trochę oberwałem. No są na parę strzałów, to są jakieś takie naprawdę lekkie. No i ten trzeci znajduje się tutaj, tak? Ale... Muszę się po niego dostać w jakiś sposób. Co tam jest właściwie? Bo to mnie ciekawi. Aha, tu nie ma nic. No nie, no super. Czy do góry nie ma nic? Nic nie ma. Dobra, okej. Okay. No tam wszystko jest zablokowane, więc tam się nie dostanę na chwilę obecną. Ale będę musiał przejść tędy jakoś tutaj. Przecież, ale ja tu nie doskoczę, o co chodzi? A, dobra. Nie, to może jakoś tam tędy? Kurczę, co mi tak laguje? Czyżby miejsce na dysku się kończyło? Pewnie tak. A dobra, tutaj coś jest, ale... Chyba jednak zanurkujemy chwilowo. Chyba, że tam coś nie zauważyłem, była jakaś wajcha. Ale chyba nie. No, nie ma nic. Więc pewnie będzie na dole. Nurkujmy zatem. Tak jest. Nie ma nic. Jakaś apteczka, coś w ten deseń. No, później najwyżej zerknę jeszcze, jak będę... Ale leciał. Więc obawiam się, że to też może być czasowe, więc... Czym prędzej... Tutaj się udajmy. Okej. Okay. Zepchniemy sobie to, a później będziemy mieć dostęp do artefaktu. Fuck. Zaraz się z nim rozprawię, on zresztą tutaj przyjdzie za moment. Tu nic nie ma? O, jest, lol. God damn, nawet nie wiedziałem o tym. Warto czasem się rozejrzeć. Dobra, chodźmy tego boba zabić. Ała, ale mi drzebnął, co za skurczybyk. Na razie. Fu. Dobra, mogę podnieść teraz ammo. I tak. Czy najpierw tu? Najpierw tutaj. Właściwie nie wiem dlaczego, ale sądzę, że tak ma być. No może na to wskoczyć? Może. Ale tu jest apteczka, więc spoko. Widzę, są jeszcze jakieś kokony. Fuck. Na razie. Opa. Dobra, otworzyły się tam te drzwi z powrotem, więc ja je wykorzystam do celów niecnych. Właściwie nie wiem, po co to jest. Przecież tu można... Tam sobie po prostu można to podciągnąć i też się przejdzie, nie? Ale najpierw weźmy sobie artefakt. No, ale nie ma co się spinać więcej. Nice. I przesuwamy tam. Tak mi się wydaje po prostu, chyba że... Nie, chyba że tam nie będę mógł. Nie, nie mogę, bo jest... Są takie tutaj... No, nie jestem w stanie tego wciągnąć tutaj.
No dobra, w takim razie teraz już wiem, po co to jest. Po prostu będzie trzeba jakoś szybko sobie z tym radzić, bo to wypuszcza jakby takie promienie. Penis. Chyba powinienem na tą tutaj, no. Dobra, za wolno zareagowałem. No lara. Ciskaj się, boom. Lawa zaliczona. Teraz ten artefakt chyba zabrałem. No, zabrałem. To mi zaliczy. Wow, co jest, majster? Co za łoch. God damn, to mi nie zaliczyło nic, nie? Muszę od początku robić. Fuck. Musiałem szybko strzelić. God damn. Nie, no dobra, zabrałem artefakt, super. Tak, sądziłem, że po prostu nie warto targać tutaj tego klocka, skoro można sprawdzić sobie w łatwy sposób, co nie? Okej. O, szybko, 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 speed run! Run fools, Lara. No możesz chyba, tak, czy nie? I teraz co mam tu zrobić? Dobra, tu jest ten. Spoko. Nice. Ale kamerka ucieka. Ale spoko. Sprawdźmy, czy tutaj też nic nie ma. Nic nie ma. Dobra. No i ostatni, nie? Super. Teraz tylko do wody. I właściwie mam wszystko. Żadnej apteczki nie ma, nic. Nic nie ma. Można tu przeskoczyć, można. I banieczka. Jo, kurczę. Dobra. W tę stronę. Kurde, prąd mnie znosi. Czy ja dopłynę, nie? To jest... O, to jest pytanie odwieczne. O, luzem. Nice. God damn. Przeładowane wszystko chyba jest, czy nie? To nie jest przeładowane. Dobra. I tu będą problemy, bo zapewne wlecę w tą lawę z 30 razy, ale postaram się tego nie zrobić. God damn, muszę tam zejść na dół jakoś. Trzeba pomyśleć, jak to zrobić. A to może być ciężkie trochę. Nie ukrywam. Dobra, ale najpierw... Kurwa. Akurat trafiłem na jakiś spadający shit. O, lara, lara. Tutaj zaliczę parę razy rip. Coś tak czuję. Dobra. O, chuj. A więc co to jest tam? Chciałem tam wejść. To bardzo dobry pomysł by był. Dobra. Cik. Jeps. Czy ja jestem w stanie tu skoczyć? What jestem?
Bo tu za lawą jest, są sekrety takie tajne. I ja muszę się po nie dostać. Kurcze. Właśnie, zapomniałem, że te odłamki one się topią w lawie, nie? Więc muszę szybko skakać. Się przewrócił trochę, ale dobra, już wiem jak to tutaj zrobić wszystko ładnie. Czekamy na to. Tutaj. Pyk, troszeczkę w bok, pyk, zabieramy apteczkę. Duża apteczka, zawsze spoko. Tutaj shift i teraz do tyłu, pach, szybko się chwycić. Czy teraz pytanie, czy... No nie, ona się nie chwyci tak w ten sposób. Ale miałem fuksa teraz, nie? No pożoga. Dobra, ale artefakt jest zabrany, więc jest spoko. Czy one wypłynęły z powrotem? Tak, wypłynęły. Dobra, w takim... Kurczę. Dobra, ale mam artefakt zabrany, więc nie muszę tutaj schodzić następnym razem. Mimo, że ta apteczka będzie kusić, ale walić tą apteczkę właściwie. W tej chwili. Znaczy, nie wiem, czy i tak nie będę musiał po nią wejść. Bo muszę wlecieć na takie pachołki tam na dole. A jak to zrobić, to nie mam pojęcia, szczerze. Fuks. God damn, skacz w bok. No, będę musiał zejść, bo inaczej nie dam rady tego zrobić inaczej. I chyba muszę w ogóle zejść na dół, żeby zejść jakkolwiek. Wiem, że tu gdzieś jakoś był jakiś taki błąd. Ale to nieistotne. Dobra. Próbujemy. No i nice. Jakoś poszło. Wiem, że nie mogę skakać, jak to leci. Co? Przecież gdzie ja miałem niby skoczyć? Fuck, chyba na ten pachołek, ale nie wiem, czy bym doskoczył i nawet go nie widziałem, szczerze. No, kamera trochę się w tej grze, ale... Ale nie, czy w porównaniu do Tomb Raider Underworld, tam dopiero się ta kamera, nie? Jest tak niestabilna w ogóle. Jest pożoga. No ale przynajmniej wiem, że tą apteczkę będę mógł sobie zabrać spokojnie. Nie, no przecież tam nie skoczę na ten pachołek. Gdzie? No teraz spróbuję. Nie wiem. Jak to zrobić? Tak, dobra, wskoczę bez problemu. Dobra, nice. Wskoczę czy nie wskoczę? Wskocz. Luzem. Ale fuks. Błagam go, zapisz się. No dobra, ale po co tu niby to jest? Sekrety. Dwie apteczki, super. Ło, i artefakt. Nice. Dobra. Uff, dobra, jest gitara. Wydaje mi się, że chyba mamy ostatnie starcie. Obawiam się, że tak.
Co ci się stało z głową na tle? Oj, co już? God damn, co się dzieje? What? Co? Kurczę. Najgorsze jest to... Gdzie ona strzela po ścianach? Strzelaj tu, proszę. Ała, 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 ała. Fuck you, bitches. Te apteczki mi się przydadzą na pewno. No skopa mi dżebła. Chuj. Nie wiem, o co chodzi, chyba muszę się do niej przedostać jakoś. Dobra, ona się dostaje do mnie. Spoko. Fuck. Nie mam pojęcia, co z nią zrobić. Dobra. Spróbujemy tak. Co jest? Czemu ona nie celuje tak dobrze? Nie. Fuck. Muszę się skupić trochę, wiecie? Ona ma taki zielony punkt na plecach, wiecie? I ona się czasem obraca do mnie, jak... Dobra. Muszę uniknąć tego kopa i będzie gitara, nie? Kurwa, na te rakiety się wpieprzam. To nie są rakiety, jakieś ognie. Jaka padaka tej! No ogarnijcie te pierę. Dobra, dostała. Ale coś tu za mną się pojawiło, nie wiem o co chodzi. Ło chuj. Ała. Dobra, wezmę moje bobowskie te. Dobra, teraz. Nice, oberwała. Dobra, już wiem o co chodzi. Trzeba ją okładać cały czas na nią napierając. Przeładujesz, proszę, Laro. Trzeba uniknąć i teraz strzelać. O. I oberwała, ale... Problem polega na tym, że... Ona musi być tyłem obrócona i wtedy mam szansę trafić w to zielone coś, nie? O chuj. Dobra. Ale zerwałem teraz, masakra. A mi dała popalić nieźle. Kurwa. Ciężko unikać tych rakiet, wiecie? Dobra. Właśnie to, nie? Gadajem, co nami robi? O, ci chuj, to jest padaka. Dobra, on ma agresję teraz, więc mogę sobie... Jak będę sobie w nim ładował, to powinna się ta agresja... Fuck. Zmienimy, bo... Dobra. Chuj, i dostałem, nie? I to jest przykre, bo ona tymi... Fuck. Ała. Fuck, teraz też zjebałem. Nie wiem o co ho, ale...
No kurczę, muszę. Dobra, muszę na nią naprzeć, tak? Dobra, trochę jej zebrałem życia, ale jest rzeźnik ogólnie. Jak uda mi się tą agresję jej nabić, to... Fuck, no daj mi strzelić, patałachu ty. O właśnie, to zamienię sobie na te. Nie, muszę na nią napierać, tak czy nie? Fuck. Aha, dobra, okej, dobra. Spoko. Nie, trafi mnie. No fuck. No, te karabiny to jest po prostu miazga. Aż ty. Ale jest z nią rzeźnik jakiś. No i tak mnie trafi. Kurwa te apteczki. Ale mam 22 duże, nie? No jest z rzeźnia, co ja tutaj wyczyniłem sobie. Dobra. Jak najdalej od niej. I teraz ją. Ale ja muszę być za nią, to jest przykre. Łocie chuj, ja nie mam ammo w ogóle, nie? No dobra, jedziemy. Tu leży ammo, ale ja nie wiem, czy jestem w stanie pozbierać je w jakikolwiek sposób. Uf, no tak, na pewno w tym to zrobię dużo. Dobra. Idziemy z Penerą. Ale nie mogę się tak łatwo dać trafić. Teraz ładnie to zrobiłem. God damn, teraz nie. Fuck. Ty Bobie. O, w ten deseń. I co? Kurczę, wyszło. A, dobra, ona już po tym jest. Widzicie, tylko tak ciężko za te plecy, bo... Ona jest cholera... No właśnie, tymi skrzydłami tak ci zahaczy zawsze, nie? Dobra, ale jest patencik i powinniśmy sobie z nią poradzić jakoś. Przeładować szybko, dobra. Ty piczo. God damn. Co się dzieje? Dwie lachy się nawalają, to zawsze był dobry widok. Przeładuj. Get. Jeszcze mamy szansę. A rana. Padnie zaraz, muszę tylko wyczuć. Nara. Na razie. God damn, jeszcze walczy. Jabłam, no. What have you really accomplished here? Nothing but
temporary stay of execution for your kind. This island is just one remnant of Atlantis. I will find another. But you, Lara, you have lost everything. Wow! Jeszcze raz, co? Nie, tylko mam nadzieję, że nie będzie potrójki, dobra. Quick time eventiki. Zawsze na propsie. Lara, chyba będzie trzeba uciekać. Właśnie tak. Eksplozja, wybuchy, niczym w filmach z Nicolasem Cage'em i innymi tymi. Tą piąteczką złotą, Van Damme, Steven Seagal i te inne takie. Rambo, Schwarzeneggery. Masakra. Łocie chuj. Erupcja wulkanu. Właściwie... No, ta wyspa była wulkaniczna, więc... No, Lara. Poradziliśmy sobie. Uratowaliśmy świat. Czyli wykonaliśmy zadanie, na którym nam zależało. I szczerze powiem, nie powinnaś przejmować się rozlewem krwi. Bo zawsze w takich sytuacjach, niekoniecznie aż takich hardkorowych jak ratowanie świata, ale zawsze jest coś takiego jak wyższość celów. I na to też musimy zwracać uwagę. Na to, żeby osiągnąć jakiś cel, czasami musimy coś poświęcić. Coś, co często może być drogie, w tym odniesieniu można by powiedzieć emocjonalnym. Dobra. W takim razie... God damn, co się stało? Co się stało? Uratowaliśmy świat razem z Larą Croft i Tomb Raider Anniversary, czyli tak naprawdę jest to pierwsza część Lary Croft, tylko troszeczkę ulepszona graficznie. Oczywiście zapisujemy tutaj wszystko. Jeszcze pozostała mi posiadłość Croftów, ale nie wiem, czy to nagrywać. Jest parę, kilka fajnych zagadek tam, ale nie ma już takiego klimaciku, nie? Co prawda można się przebierać i tak dalej, oczywiście mogę wam pokazać, jak to wygląda mniej więcej. Teraz po ukończeniu rozgrywki powinienem mieć dostęp do swojej szafeczki chyba. Chociaż pewien nie jestem. Nie będę miał dostępu do tego. Miss Croft, pardon the mess in the foyer, but a rather large shipment of antiquities arrived while you were out. No, minimalna. I would have had the crates placed in the gallery, but the security alarm has somehow been activated, locking the room from the inside. If this was not concerning enough, the renovators have shut off the water supply to the entire manor in order to continue construction of the pool house. On the bright side, I've located your missing journal and returned it to its appointed hiding place in your room. Faithfully in your service, Winston. No, zobaczymy, czy idzie się dostać do pokoju Lary. Jeśli tak, to fajnie. A co prawda broni nie mamy, aczkolwiek... I've never been fond of locked doors. Nie, tu coś trzeba włączyć. Chciałem się dostać do pokoju Lary, ale nie pamiętam, gdzie on był dokładnie. Zaraz sobie to sprawdzimy. No, może być tutaj, ale...
Trudno. Tutaj jest parę zagadek właśnie. Trzeba podłączyć wodę i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałem wejść do pokoju Lary. Czy on jest dostępny? To jest pytanie. To nie jest pokój Lary. Tutaj mamy jakieś takie zagadki, typu trzeba to rozbić. Tylko trzeba pistolety znaleźć najpierw. Normalnie się tego nie da, tu można sobie wskoczyć i coś tam będzie fajnego. Ale tutaj też pistolety potrzebuję. Tu mamy jakieś te, tutaj mamy książkę, się coś powinno otworzyć. A już nie pamiętam co. Dobra, ale ja chcę... God damn, przecież tędy wchodziłem. Dobra, ale tu się otworzy. Prawda? Prawda. Zostaniemy jakąś mapę. Mapa labiryntu, ona właściwie nie jest potrzebna do niczego. Tutaj jeszcze ten... Nie mam linki, normalnie powinien tutaj użyć linki. I co, teraz się stąd nie wydostanę w ogóle? Nie, no na pewno musi być jakieś wyjście. To jest niemożliwe. Żebym utknął tak tutaj. Aha, czyli po prostu muszę coś tam z tym komputerem zrobić, tak czy nie? Tak czy nie? A, tu coś jest jeszcze. No dobra, tu się jakoś wydostanę. Ale tu są pistoleciki, no to fajnie. Chcę się tylko dostać do pokoju Lary i zobaczymy, jakie sobie stroje odblokowaliśmy, bo na tym mi zależy najbardziej, nie? Nice. Tutaj jest wiadro gdzieś. To też byśmy chcieli wziąć. To sobie weźmiemy po drodze, może jeśli będzie trzeba nagrać do końca, to nagramy. A, tu coś jest. No. A, to są wszystkie moje relikwie, które udało mi się zdobyć. Ten zmumifikowany Codebastet. Kubek i ten tutaj coś tam, nie wiem. Jeszcze tego słonika, co właśnie zdobyłem, też powinien być jako jako właśnie relikwia. Miałem więcej ogólnie tych relikwii, był właśnie jeszcze jakiś słonik, takie tam duperale były. Ale tu jest gdzieś włócznia, kawałek włóczni, można wziąć. Grot. Okej. No co tu robi? Nie wiem co robi. Wbijemy szyby wszystkie? Robimy demolkę w chacie, nie? Kurde, obiadu nie ma. Dobra, ale tak naprawdę... To ja chcę się stąd wydostać w jakiś sposób. Czy ja mogę to uczynić, czy nie za bardzo? Dobra, książki. Zobaczmy, czy nie wystaje żadna. Najwidoczniej nie. No, trzeba wracać. Tutaj tylko był ten grot? To dziwne. O, jest wiadro. Zapewne Laro się przyda. Żeby sobie mogło ten... wody przenieść, to byś musiała naczynia pomyć. No dobra, ale pytanie moje brzmi, skoro ja nie mam huka tutaj, to jak mam się niby wydostać stąd? No, pewnie.
No to jest jakieś chore, nie? Teraz się nie mogę wydostać stąd, serio? Seriously? No dobra. Tyle by było. Nie pamiętam dokładnie, jak tutaj się wydostać. Wiem, że jakoś idzie na pewno. Normalnie twórcy gry by nie zrobili takiej blokady tutaj, nie? A tak czy inaczej, może sobie wrócimy jeszcze do posiadłości craftów. Zrobimy jakieś ujęcie fajne, o. Może tutaj, o. Selfie. Strzelimy, Lara. No i co? To by było na tyle. Fajna seria, mi się fajnie w nią grało. Troszeczkę mnie tam przymęczyła przy końcu. I z początku, kiedy ciężko było mi odpalić tą grę do nagrywania, no bo optymalizacja tej gry jest, no dosyć, przepraszam, że puknąłem w mikrofon, jest dosyć dziwna. Ona nie obsługuje, nie można zminimalizować gry, nie można jej odpalić w okienku. A mi się tutaj spsuł Aero, więc nie mogę gier odpalać inaczej, jak właśnie nie w okienku. No i tyle. To było troszeczkę, tam było problemów, ale poprawił się jakiś tam programik, który odpalał właśnie gierki w okienku. I można było to fajnie nagrywać. Ten program powodował, że kursor mi gdzieś uciekał i tak dalej, i tak dalej. Trochę było z tym męczarni, ale jakoś się udało. No i co? Świat uratowany. Męska seria zakończona. Pierwsza część męskiej serii, bo ich wydaje się będzie troszeczkę więcej. Będzie więcej, dlatego że takie serie są fajne do oglądania. Mi przynajmniej się fajnie ogląda. Jeśli tam mogę wspomnieć, trudno mówić o jakiejkolwiek reklamie, żeby nie było. Ale jeśli chcecie, możecie sobie zajrzeć na kanał Roka. On prowadzi bardzo fajną serię. Oczywiście nie nazwał tego męską serią, ale wydaje mi się, że bardzo, bardzo, bardzo fajne są właśnie takie gierki jak I Am Alive, którą oczywiście ja też będę chciał nagrać. A ta gierka już ma parę latek, ale jest całkiem, całkiem grywalna i fabularnie też nie jest najgorsza. Raka możecie zobaczyć także gierkę, która się nazywa The Last of Us wraz z dodatkiem Behind, jeśli się nie mylę. Jest po prostu epicka. Tak fabularnie fajna gierka. Fajnie, przyjemnie się ją ogląda. Właśnie dlatego można ją... Czy ja słyszałem burzę? Nieważne. Można ją sobie przyczepić właśnie do takich męskich serii. No i co? To by było na tyle. Jak zwykle, ja już mówię od godziny chyba, że to by było na tyle. Ale to już większość widzów, którzy tam miśki ze mną zostały, już się zdążyła do tego przyzwyczaić. No i co? Tyle. Tyle, jak mówi Nerwarian aka Neverwinter. Do zobaczenia. Trzymajcie się, pa pa.